Hej, cześć, nowa wszystko, z tego Gorowicz, a to jest kolejny odcinek na kanale, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w LEGO Star Wars The Complete Saga. Dzisiaj sobie gramy w LEGO Star Wars The Complete Saga. Rozpoczniemy sobie dzisiaj szósty, ostatni już epizod, chyba Return of the Jedi chyba. Return of the Jedi epizod dzisiaj będziemy robić. No i tak. Już tutaj wchodzimy sobie elegancko, sobie wchodzimy na naszego save'a, load game, 27,8% gry już mamy. I już wchodzimy. Już ostatni epizod nam został, czyli no, szósty. Więc to już naprawdę bardzo dobrze. No i od razu, ostatnio sobie robiliśmy, kończyliśmy sobie piąty epizod i robiliśmy sobie poziom pod tytułem, już wam pokażę, jaki poziom robiliśmy. Robiliśmy poziom pod tytułem Betrayal over Bespin, czyli zdrada przez Bespin, czyli zdrada na Bespinie, coś takiego. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie epizod Return of the Jedi i zaczniemy sobie pierwszy poziom pod tytułem Jabba's Palace, czyli Pałac Jabby. No i zaczniemy sobie epizod, pomijamy napisy, no i mamy filmik, ja nie będę wam mówił, po prostu macie filmik. Tu widzicie, że chyba leci tutaj, chyba Darth Vader, że tak, to jest Darth Vader. Leci do hangaru, raczej do hangaru. I tutaj widzicie, że wychodzi ze słona dymna kaszlę, leży Darth Vader. Tutaj wszyscy stoją na baczność. Tutaj widzicie, widać, że są nieogary. Już niedużo zostało do zakończenia fabuły, bo zostało zaledwie 6 misji. Nie licząc tej, bo po tej misji, po tym odcinku zostanie nam ich 5, więc już naprawdę bardzo mało zostało do zakończenia fabuły, naprawdę już tak tyci, poznajmy do tego, wiecie, 36 misji tu jest. A jest 6 epizodów, więc to nie jest tak łatwo je zrobić, jeżeli chodzi o czas, nie? I tu wiecie, że tam C-3PO i R2 sobie weszli i mamy Princess Leia oraz Chewbacca. Rozpoczynamy sobie rozgrywkę. Gram sobie Princessą Bosch oraz Chewbacca. Będę się starał też poziomy z tego epizodu przechodzić po prostu jak najszybciej, bo one są długie i nie chcę, żeby odcinek trwał też nie wiadomo ile. Czekajcie, zbliżmy sobie monetę. Aha, musimy jakby te strzałki, czekajcie, zniszczmy je. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, aby je zniszczyć. Okej, teraz no i zginąłem znowu. W sumie nie będę zbierał monet, bo myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. Wydaje mi się, że ja po prostu chcę, żeby zrobić to po prostu, jeżeli chodzi o czas, bo poprzedni odcinek trwał 2000. Poprzedni odcinek trwał 18 minut. Nie chcę, żeby tak długo odcinki trwały. Myślę, że na pewno takie odcinki będą. Kurczę, zginam. Okej, teraz sobie to strzelajmy. No strzel w to ty, Leo. Leo, strzel w to. No dlaczego ona nie strzela w tym to cokolwiek? Dobra, okej. I teraz weźmy sobie power upa, bo jest tu power upa. Power up zawsze jest spoko. I widzicie, że tutaj za chwilę wyjdą tacy... O właśnie, oni są ci strażnicy tacy w tym zamku i najlepiej ich po prostu zamykać te włazy. Okej, zamknięty właz i teraz można sobie go zabić. I tutaj potrzebuję jakby Bounty Huntera, ale my musimy iść tutaj na prawo i tu mamy czapeczkę. Czekajcie, to sobie aktywujemy to, żeby nam nie wyszli. Tutaj sobie aktywujemy tutaj to coś. I tu mamy czapeczkę. No i teraz wchodzimy sobie tutaj, aktywujemy ten panel i idziemy sobie po prostu dalej. I otwierają się drzwi i mamy tutaj Luke'a Skywalkera jako Jedi. Tak jest. I ogólnie jak naciśniemy kółko, to... Czekajcie, jak naciśniemy kółko, to... Nie, J.
J, jakie kółko? J, jak naciśniemy J, to wtedy to wtedy nam wystrzeliwują nam bomby. Okej, okay, teraz aktywujemy sobie, kurczę, no. Okej. Okay. I teraz aha, straciłem czapkę, okej. Okay. I teraz zamknęliśmy te włazy, teraz musimy zniszczyć tych dwóch strażników. A i muszę znowu po czapeczkę. No niestety, no okej, okay, tutaj mamy panel i musimy iść teraz po czapkę. Więc musimy się niestety wrócić. I dołączył do nas Luke Skywalker jako Jedi, jak możecie zauważyć. I teraz wracamy się tutaj, bierzemy sobie czapeczkę. No tutaj będę się starał się tą monet zbierać, ale to też nie będzie jakaś nie wiadomo jaka ilość. Idziemy sobie po prostu dalej. W sensie no, już z czapeczką na głowie. Idziemy sobie aktywować panel, no i po prostu lecieć, no po prostu dalej, nie? Aktywujemy ten panel i możemy lecieć sobie dalej. Tutaj mamy czapeczkę, jakbyśmy zginęli. Okej. Okay. Tutaj, aha, są ci strażnicy, okej. Okay. Czekajcie, Jezu, myślałem, że on jakby się zamknie, ale nic się nie zamknęło. Mamy kolejną kasę i teraz zniszczmy sobie te pudło, cokolwiek to jest. Budujemy sobie, czekajcie, bombę przez przypadkiem wystrzeliłem. Znowu przypadkiem bombę wystrzeliłem. Budujemy sobie składka, czy cokolwiek to jest. No nie wiem, to jest składka chyba jakaś. Okay, niebieska moneta. I Luke Skywalker nam buduje. Czekajcie, jeszcze tu są przeciwnicy. Aha, tak naprawdę jeden przeciwnik. Dobra, aktywujemy sobie te dwie dźwignie i mamy jakby otwiera nam się brama. I te jakby ta czapeczka powoduje nam, że te bomby powodują nam, że możemy niszczyć takie srebrne obiekty. No i no, tak to właśnie. Wydaje mi się, że całkiem niezła umiejętność, bardzo w sumie przydatna. Włączamy sobie, sobie zamykamy i teraz sobie niszczymy to. Chyba to jest część bramy, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to jest część bramy. Okej, okay, idziemy dalej. Widzicie, że w sumie nie za dużo mam zbieram, a w sumie dosyć szybko wchodzę ten poziom. Niektórzy odcinki są nie wiadomo ile, bo w poprzednim poziomie nie robiłem speedruna. Wręcz przeciwnie, nie robiłem speedruna, bo przejdziemy tak spokojnie, a teraz to wiem, że speedruna muszę walnąć. Okej, okay. Dobra, teraz potrzebny nam jest Luke Skywalker i musimy użyć sobie mocy na tym. Tu widzicie, że z R2-D2 oraz C3PO budujemy sobie tutaj tą kładkę, czy cokolwiek to jest. Nie wiem, co to jest w ogóle. Okej. Okay. Serce dzięki temu, jakbyście słyszeli, ale no. Dobra, mamy tutaj aktywować dźwignię. I mamy tutaj jakieś klocki zielone. Nie wiem, czy to są za klocki, ale chyba one są do sterowania tego, czyli to Leia, nie stój tutaj, tylko no dobra, czekajcie, teraz sobie tutaj lecimy tutaj, o, teraz tutaj mam chyba, tak jest, tutaj musimy sobie dosunąć to tak, żebyśmy uwolnili te droidy. Czekajcie, czy ja tutaj doskoczę, czy nie, wydaje mi się, że powinienem, tak jest, doskoczyłem, weźmy sobie od razu C-3PO i aktywujmy sobie po prostu ten panel. Okej, jedno światło zapalone i teraz musimy to pokierować tak, żebyśmy, sorry, jakbyście czuli takie coś, ale po prostu przypadkiem w mikro walnąłem. Okej, teraz uwolnimy sobie R2-D2. Serce dzięki w tle, jakbyście, wy macie muzykę w tle, więc wydaje mi się, że nie powinni się to jakoś aż tak mocno słyszeć. Okej, teraz bierzemy sobie R2 i aktywujemy sobie drugi panel. Widzicie, że dosyć szybko to idzie, na szczęście. No i tak właśnie będę przechodzić te poziomy w tym epizodzie, nie? Okej, okay, idziemy sobie dalej. Tutaj kolejna moneta. Nie będę zbierać też nie wiadomo ile monet, bo wiadomo. I w ogóle fajne jest to, że w ogóle Luke umie ich dusić. Patrzcie, jak trzymamy J, to oni się po prostu duszą. Okej, okay, teraz weźmy sobie Artu. I tutaj jest panel dla niego i teraz będzie taka mega denerwująca sekwencja.
dla. No, będzie po prostu bardzo denerwująca sekcja. Wezmę sobie Luka, bo Luke jest sobie spoko. Wezmę sobie Luka Skywalkera jako Jedi, tak on się nazywa. I tam jest woła, zwiedziciel, to jest masa rzeczy, nie chcę być tego pająka. Po pierwsze sobie zamknijmy ten włas. Okej, okay, jest już. I tam teraz są przeciwnicy, więc musimy sobie dopchnąć. Wydaje mi się, że to nie powinno trwać jakoś super ultra szybko, bo tu jest dosyć długa sekwencja, jest dosyć nerwująca. Okej, okay, tam są przeciwnicy, ale ja nic nie będę robić na razie. Teraz sobie przesuwamy. I przesuwam sobie teraz w tą stronę. Czekajcie, mam leciutkie lagi i muszę w sumie przesunąć to w taki sposób. I okej, okay, teraz jeszcze zostało nam jedno do przesunięcia. Właśnie to. Widzicie, że jak my nic nie robimy, to oni nie atakują nas, co jest właśnie bardzo fajne. Bo po prostu to zaoszczędza czas, jakbyśmy robili super story, bo słuchaj, jak będę robić te bonusowe rzeczy, to wtedy wam pokażę, w sensie to wam powiem, co to będzie chodzić, dobra? Teraz używam sobie mocy w tych kładkach. Okej. Okay. Mocy na kładkach użyte. Teraz sobie niszczymy to. Budujemy sobie, o Jezu, już przyszli. Budujemy sobie tutaj taką część mostu, powiedzmy. Spada mi moneta, ale nie będę się do tego mówił. Wracać. Teraz tutaj widzę jedną odrobinę przejście dla nich. Okej. Okay. Kurczę, spadłem niestety. To jest dosyć uciążliwe, bo to jest bardzo duża. Bo to jest bardzo duża strata czasu. Bardzo duża strata czasu to jest. Nad tym. Czekajcie, ja sobie uduszę tego gościa. Okej, okay, super. I teraz idziemy zamknąć ten głaz, chociaż nie wiem, czy nie zginę czasami. Aktywujemy panel szybko. Dobra, super, udało się. I czekajcie, teraz to przyblokuję. O, teraz tak. I lecimy teraz tak. I teraz tam jest Arto nam potrzebny, wydaje mi się. Chyba, że się przewidziałem, ale raczej nie. Artuditu. Teraz musimy zrobić to tak, żebyśmy nie spadli. Myślę, że spadnę, bo lagi mam, ale nie. Jednak nie spadłem. Aktywujemy panel. Widzę, że dosyć szybko to staram się w miarę robić. Już wam to mówię nieraz. Okej, okay, teraz idźmy sobie tutaj. Teraz niszmy sobie te skrzynki. I budujemy sobie, sobie panel dla C-3PO. Okej. Okay. I teraz otworzą nam się te wrota. I możemy po prostu lecieć sobie dalej. To jest już. To w sumie mamy większość poziomu za nami. Już tam niedużo zostało. Jak widzicie, jak naprawdę robi się to szybko, to naprawdę idzie to sprawnie. No, logiczne. Jak się robi szybko, to idzie to sprawnie, logiczne. Czekajcie, weź sobie monetę. Aktywujemy sobie ten panel. Robimy tak, żebyśmy nie tego. Ci goście nie byli. Weźmy sobie od razu czapeczkę, bo może się przydać. Idziemy sobie dalej. I czekajcie, tam jest jakiś panel, teraz szybko po niego pójdźmy, żebyśmy nie stresili czapeczki. Szybko. Aktywujemy. Dobra, dam radę. Nice, udało się. Więc nie jest źle. Wam naprawdę nie jest źle. I tu wiecie, że jest Han Solo, bo jak pamiętacie w poprzednim epizodzie, on został w karbonicie, w sensie on został wrzucony do karbonitu. I widzicie, że tutaj teraz Leia się całuje z Han Solo, no trudno, no sorry, że wy to widzicie, ale no nie poradzę, jaka jest scena w grze, nie? I tu wiecie, jest ten Jabba, czy jak on tam miał, więc no. I tu teraz jest, Jezu, zamiast miecza dał mu kubek, ja nie mogę. I teraz wiecie, że są wrzuceni w łotwań. No w łotwań nie, do dziury po prostu. Przesadziłem. I mamy Rancora, mamy walkę z Rancorem. Z tym takim mrówkojad. No nie, to nie jest mrówkojad. Okej, okay, chodzi w tym o to, to jest taka nie zrozumie, czekajcie, bo on je tych jakby strażników i musimy. I on bierze tych strażników. No to on ich goni bardziej. I w ogóle mamy Han Solo skip tutaj. Okej, okay, teraz. Rancor bierze tego gościa i teraz musimy strzelić w to, żeby dostał, o właśnie, są głazy.
I teraz bierzemy sobie C4PO, aktywujemy panel, tylko się J wypisało, nie K, tylko J, K się zmieniało po prostu. Okej, mamy kolejnego gościa, weźmy sobie Czubakę. I teraz wiesz, teraz on to sobie weźmie. I teraz musimy zniszczyć znowu tego, no to po prostu, nie? Okej, teraz C3PO jest on, już mu tylko jedno serduszko, więc nieźle aktywuje na panel. I teraz musimy iść tutaj do tych, do tutaj, musimy po prostu iść, bo on tutaj wejdzie. Musimy po prostu zamknąć tą bramę. Okej, teraz, czekajcie, gdzie on jest? On jest tutaj, dobra, spoko. I teraz pójdźmy tutaj sobie. Okej, teraz hop i teraz szybko damy radę. Na spokojnie damy radę, okej. I już mamy koniec misji. Koniec misji, więc elegancko. Ej, tu jest pełno strażników, jak widzicie, i tych, i tych mrów, tych zielonych sporków. No, więc to jest koniec misji. Wydaje mi się, że dosyć szybko nam poszło. I widzicie, że tu teraz jest Leia spytana i jest Leia jako złoczyńca, w sensie, no nie złoczyńca, tylko po prostu jako więźnia, że tak powiem. I tutaj teraz mamy level complete, triple unlocked. I dostaliśmy Princess Leia Bosch, Luke Skywalker Jedi i Han Solo Skiff. Prawdziwego Jedi mieliśmy 47%. No i 20 tysięcy monet wlatuje do naszego skarbca i mamy 667 760. I mamy 32 złote klocki. Mos Eisley Cantina. Jeszcze sobie zobaczymy, jaki jest nasz następny poziom. I to będzie już 32 poziom. Zapomniałem powiedzieć, że to jest 31 odcinek z tej serii. No, wiem, że nikt nie dotknął tego momentu, ale dobra. Nasz następny poziom, w ogóle wiecie, że to jest, widzicie, że to jest taki fajny wystrój tego epizodu i robimy sobie, i w kolejnym odcinku zrobimy sobie poziom pod tytułem The Great Pit of Carcoon. Z tego co pamiętam to był chyba jeden z moich ulubionych poziomów, więc, ale też jeden z dłuższych. No ale dobra, ważne, że zrobiliśmy misję, subskrybujcie kanał, zostawcie lajka. Komentarz jakiś fajny zostawcie, subika dzwonem, komentarz, łapka w górę, no i ja się z wami żegnam, siemanko.